Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed The Run. Dzisiaj będziemy kontynuować sobie oczywiście naszą rozgrywkę, naszą karierę i zaczniemy od samochodu, na którym skończyliśmy właściwie poprzedni odcinek, czyli BMW Z4 GT3. Bardzo ładny samochodzik z wyglądu. Jeśli chodzi o osiągi, to tak jak rozmawialiśmy sobie poprzednio, ciężko jest do końca stwierdzić, czy one są lepsze od tych samochodów, którymi jeździłem poprzednio, czy też nie. Ok, i tutaj musimy nadrobić sobie czas. Znaczy nadrobić, po prostu to jest wyścig na czas, zgadza się? Musimy kolejne checkpointy w odpowiedniej... Oj, w odpowiednim czasie sobie zaliczać, zgadza się? Fantastycznie. Jedziemy sobie, można powiedzieć, skrótem. Ja go chyba... Oj! Ja nim chyba jechałem w poprzednim odcinku, z tego co sobie przypominam. Bo... Oj! Przypomina mi się, jak słabo właśnie tutaj mi szło na tym... Na tym piachu, na tych kałużach i tak dalej. W ogóle bardzo ładne widoki, zobaczcie. Jest mokro. Jezus. No to było niefajne, bo się zatrzymałem na dłuższą chwilę w jednym miejscu w zasadzie. Ale dzięki temu, że nadrobiłem sobie trochę, no, po prostu szybciej jechałem wcześniej na tych poprzednich punktach, czy OS-ach, jak to się nazywa tak rajdowo, jak się powinno nazywać te odcinki drogi, OS-y? Nie pamiętam już. Jest premia za drifting. And drifting tak średnio tutaj wygląda. Mogliby się przy nim bardziej postarać. Chociaż ogólnie sterowanie samochodami mogłoby być trochę przyjemniejsze w odczuciu, wiecie? Moim zdaniem trochę słabo jest tutaj wykorzystana takie wrażenie ze swobody, z tej otwartości tego świata. On nie jest otwarty, musimy podążać jakimś tam wyznaczonym szlakiem, wyznaczonym przez twórców. Ale jadąc nim mamy wrażenie, że po prostu tak jakbyśmy jechali w rzeczywistości, że możemy sobie pojechać wszędzie, że przed nami jest ogromna jakaś tam otwarta przestrzeń i droga. To jest bardzo fajne uczucie, natomiast trochę psuje je sterowanie samochodami, wiecie. Mogliby je zrobić takim bardziej przyjemnym. Co tu za jakiś, kurde, komar mi siadł na ścianie. Chciał sobie oglądnąć przedpremierowy odcinek, komarzysko głupie. Albo jakiś szpieg komar. No dobrze, idziemy sobie do następnego odcinka. Teraz mamy noc i chyba jakiś pojedynek. To jest Mercedes SLS. Mamy stację benzynową. Zmieńmy sobie samochód. GT3 Z4 już sobie trochę pojeździliśmy. Bardzo fajne autko. Ale przydałoby się wziąć w końcu moje upragnione Valentino Balbino. Valentino Balbino. Ja tak na nie mówię. Oczywiście poprawna wymowa to jest Valentino Balboni. A czego ja nie mogę zobaczyć go z innej strony? Tylko taki ukryty jest. Któryś pakiet wiem, że mi się nie podobał. Ale nie pamiętam, który to był. Tu są fajne felgi, nie? Ale coś... Któryś był zrypany. Nie wiem, który. Dobra, wezmę ten z tymi fajnymi felgami. Ale coś czuję, że to ten był właśnie ten do dupy. I co, zielone, fioletowe? A, dawajcie fioletowe. Nie, to jest całkiem spoko. Niewiele zmienia. Jest okej. No to co, gonimy tutaj dziada. Myślę, że w tym SLS-ie jest nieuchwytny, ale... Momentos. Ja się tu zaraz do niego zbliżę. Dobra, mamy tu jakiś skrót. O, widzę, że korzysta kolej z niego.
No to my też musimy. Okej, i uwaga, i wkraczamy do akcji. Cudownie. Okej, i jest mój! Fantastycznie. Wspaniała przesiadka na Lamborghini Gallardo. Ale ten gościu jest naprawdę bardzo dobry. Siedzi mi zaraz na ogonie. I już mnie dogania, i już mnie tu depcze po piętach. I uwaga, jej! Ojej. Myślałem, że uda mi się jakoś ominąć tego trafola. Ale niestety. Zastanawiam się, dlaczego on nie... Masakra. Zastanawiam się, dlaczego on nie wyskakuje na tych górkach. Czy jego samochód ma aż tak dobry docisk? G-Force? Okej, trzeba uważać na te górki. Lepiej będę trzymał się. Ja muszę i tak pedał cisnąć do końca i nitro i wszystko co mam, żeby tylko tego gościa dogonić. Co? Już koniec? Ja muszę tu jechać jeszcze szybciej? Masakra! No nic, trochę zlekceważyłem tego gościa. Spróbuję zostać w GT3 tym razem. Może uda mi się BM-ką. Dobra, udało mi się złapać strumień, świetnie. Oj, trzeba się teraz skupić, bo to naprawdę nie są przelewki. Ten koleś jest świetny. Jeździ naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wszystkie skróty wykorzystuje. Wykorzystuje każdą chwilę mojej nieuwagi. To jest idealny przeciwnik. A, on sobie pojechał tutaj wcześniej, bo tu jest więcej asfaltu. Zobaczcie, jaki cwaniaczek. Jezu, jaka prędkość. Uwaga, jest! Aj! Fantastycznie! Wszedłem na asfalt. Jeszcze udało mi się wyjść z tej opresji, ale to nie jest koniec tego pojedynku. Jeszcze wszystko może się zdarzyć, dosłownie. Pamiętajcie, że jest przede mną jeszcze ten piekielny, długi odcinek z wyskokami. I on właśnie teraz następuje. Wiecie co? Czas zmienić kamerkę. Chociaż nie, tak jeszcze mniej widzę. Patrzcie, co on robi. Patrzcie, zobaczcie na to. Jaka rzeźnia. Dobra. Uwaga, uwaga. Pobocze troszeczkę. Minimalnie. Ja pierdzielę. Dobra, jest jeszcze za mną. Udało mi się tak cofnąć, że jest kolej za mną. Zostawię sobie nitro jeszcze trochę na później. Jest, czuję go normalnie, jego oddech na moich plecach. Dobra, skoczę teraz na prawo. I to nie był dobry wybór, ale udało się przetrwać. I ostatnie metry. Oj, fucking shit! Jak on to zrobił? Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Jaki koleś. Może nie wiem, spróbuję jakiś inny samochód, ale kurde, nie wiem czy dam mu radę. Myślę, że samochód nie ma tu zresztą nic do rzeczy. Muszę mniej tych kraks mieć chyba. Nie wiem, ale jest cholernie ciężko. Kurde, naprawdę już druga powtórka. I zostaję tym razem też przy Z4. Oj, rozwalił się koleś. To jest moja szansa, żeby wyrobić sobie przewagę. Mamy tutaj ten skrót. O, i już mnie dogonił. Skubany, zobaczcie.
O Jezus, jak on pruje, ale ja widzę, że on cały czas na nitrze praktycznie jedzie. Jest! Udało się. Teraz znowu łapiemy strumień. Dobra, pojedziemy tu, gdzie on. Widać, że on naprawdę dobrze sobie tu radzi, ale to nie był dobry ruch. Widać, tamten skrót jest szybszy, tu trzeba bardzo, bardzo zwalniać. Jak mnie odstawił skubaniec. Kurde, ale pojedynek. Dajcie mi się skupić, bo naprawdę jest cholernie ciężko. Gdzie on jest? Dobra, widzę go. Jest, jeszcze go widzę. Muszę jechać szybciej. To jest warunek wygrania tego pojedynku. Wow! Dosłownie pode mną, widzieliście to? Nie wiem, co to będzie. Czy ja jeszcze go dogonię, czy nie? Wątpię, żebym dał mu radę. Ale naprawdę szansa jest niewielka, ale jest. I muszę się tego trzymać. Muszę się tego, moi drodzy, trzymać. O, już ostatnie metry. Atakujemy. Fucking shit! Jak on to robi? Okej, moi drodzy, zmieniłem sobie samochód na Gallardo, kawałek już przejechałem. Teraz będzie ten najtrudniejszy odcinek. Trzymajcie kciuki. I wkraczamy do fantastycznie. Już go nie dogonię, słuchajcie. A już jest koniec. O, rany. Chodź tu, ty SLS-ie. Muszę cię pokonać. Wow, jest! Rozwalił się. To jest moja szansa. Muszę cisnąć gaz do końca, dosłownie. Chociaż nie mówię, żebym go puszczał ani na chwilkę. Ale muszę jeszcze używać jak najwięcej nitra. Jechać maksymalną prędkością, moi drodzy. Bo to już jest koniec odcinka. Satysfakcja jest zajebista. Kilka powtórek, ale było warto, naprawdę. W Gallardo dałem radę, ale chyba na farcie, bo gdyby się nie rozwalił, byłoby ze mną ciężko, mówię wam. Okej, ukończyliśmy sobie odcinek 6, właściwie bardzo szybko. Będziemy jechać następny. Jakąś nową ikonkę profilu odblokowałem sobie. A teraz czeka nas nowa kraina. Nowe widoki, które będziemy zaczynać sobie w moim nowo wybranym Gallardo. Zobaczcie sobie. Kawałek miasta ma być, tak? Dojazd do Chicago, czyli przedmieścia Chicago. Okej, i to jest odcinek już 7. Zaczynamy odcinek 7. Okej. I moje fantastyczne Gallardo Valentino Balboni kontra Fair Lady. Pojeździmy sobie na tej, trochę na tej kamerze z maski. Ona jest bardzo ciekawa. Wow! Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. I gazujemy pięknie. Bardzo fajna droga. Okej. Tutaj mamy skrót, zobaczcie. Wbijemy się w niego i zobaczymy, czy uda nam się wyprzedzić tych patałachów. Jest, udało się. I wjedziemy sobie w następny. Ale on chyba nie jest zbyt korzystny, bo dużo nam tej przewagi tu nie daje. Właściwie chyba w ogóle, bo jest gorsza nawierzchnia. Ale jakoś się przebiłem przez to. Za to ten będzie chyba bardzo dobry.
przez jakieś pola uprawne. Zobaczmy sobie. Oj, lepiej chyba kamerę z maski. Bo z tyłu nic nie będziemy widzieć zupełnie. Oj! Wow! I wow! Pięknie! I gonimy resztę. Zostało nam do wyprzedzenia dwóch. To są dokładnie ci, którzy jadą przede mną, których widać na minimapce i których zresztą już widać w tym momencie. Jedziemy samymi skrótami. Co się będziemy bawić? I jest. Okej. Okay. To nie był dobry ruch. Zdecydowanie. A trochę mnie wybiło i straciłem już kontrolę nad samochodem. Nie mogłem nic zrobić. Przepraszam was, że tak pojechałem źle. Fantastycznie. Dobrze, i znowu mamy skrót. I zdaje się, że znowu przez pola. Ojej, myślałem, że nie będę mógł rozwalić tego płotku kawałek. Ale jednak mogłem. No, czasami tak jest, wiecie, bo w tej grze czasami tak się wydaje, że o, to sobie mogę zniszczyć i nagle bam, nie ma samochodu. I hop! Świetnie. Patrzcie, jak tego Lardo fajnie wygląda. Tutaj można jakoś robić sobie zdjęcia. Trzeba wejść do menu pauzy i sobie obejrzeć po prostu samochód dookoła. Ale to wam może, jak nie zapomnę, pokażę już w następnym odcinku. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że biliśmy się razem z tym kolesiem z SLS-a, który był naprawdę bardzo, bardzo ciężki. I trzymajcie się do następnego odcinka z Need for Speed The Run. Trzymajcie się, cześć.